Takiej mobilizacji sił policyjnych w Katowicach nie widziano od dawna. Od wczesnopopołudniowych godzin w kierunku Chorzowa ciągnęły kilkusetosobowe grupy kibiców z całej Polski. Była grupa antyterrorystyczna. Były siły policyjne. Do meczu pozostawało jeszcze kilka godzin. Policja miała być gwarancją, że na stadionie będzie bezpiecznie, że nikomu nic się nie stanie. Kibice z całej Polski zawarli rozejm, ale był to rozejm pozorny. Właśnie klubowe dawały znać o sobie. W tramwaju podczas bójki między kibicami Krakowa i Szczecina śmiertelnie raniony nożem został 20-letni mieszkaniec Pomorza. Im bliżej meczu, tym szybciej zapełniał się chorzowski gigant. Coraz więcej na stadionie widać było także pomarańczowych kurtek sygnalizujących potencjalne kłopoty. Było pogotowie, było zabezpieczenie medyczne, ale w jednym przypadku okazało się, że pomoc przyszła za późno. Obawiano się Anglików, tymczasem sektor angielski był najbardziej spokojny, dokładnie odizolowany, nie sprawiał żadnych kłopotów. Coraz więcej pomarańczowych kurtek powodowało, że i policja stawała się nerwowa, i postronni widzowie. Sporo sympatyków Śląska-Wrocław, właśnie tych, przez których zamknięto wrocławski stadion. Na bramach wejściowych przeprowadzano dokładne rewizje. Odbierano ostre przedmioty i alkohol. Okazało się jednak, że stare ławki na stadionie śląskim, że zmurszały beton, są doskonałą bronią. Chciano, aby było spokojnie i bezpiecznie. Były to jednak tylko marzenia. Na 50 minut przed meczem rozpoczęła się walka. Z jednej strony rozwydrzona żulia, nazywająca się kibicami, z drugiej policja. W pierwszej fazie bez tarcz i z krótkimi pałkami. Wynik tych starć był do przewidzenia. Raz po raz na ziemię padał policjant, kopany i bity przez tłum wyrostków. W pewnym momencie duża grupa policjantów została wyparta. Dopiero zdecydowana akcja grupy antyterrorystycznej i specjalnie wyposażonej policji spowodowała, że spokój został przywrócony. Częściowo, bowiem co pewien czas w różnych sektorach wybuchały starcia. Policja interweniowała, ale mimo dużej liczby wydawało się, że jest jej za mało. Jeżeli nie chcemy dopuścić do tego, aby polskie stadiony stały się miejscem, gdzie można stracić zdrowie, a nawet życie, wyciągnijmy z tego wnioski. Zacznę po meczu. Rozpoczęło się już na kilkadziesiąt minut przed początkiem meczu Polska-Anglia. Sektor zajmowany przez pseudokibiców w pomarańczowych koszulkach sprawiał kłopoty od początku. Wulgarne, prowokacyjne zachowanie, wrzucanie policji ławkami, kamieniami spowodowało, że nikt nie patrzył na rozgrzewkę drużyn, a wszyscy obserwowali trybuny. A tam rzeczywiście policja była w nie lada opała. Początkowo do akcji przystąpiono bez tarcz i z krótkimi pałkami. Później była grupa z dużymi pałkami, ale nadal nie było tarcz. To prowokowało wyrostków do agresywnego zachowania, do po prostu prób bicia policji. Kilkakrotnie widzieliśmy obrazek, iż policjant leżał na ziemi, a grupa 5, 6, 10 młodych ludzi biła go, kopała, starając rozbroić się go z posiadanego sprzętu. Koledzy tymczasem nie za bardzo mogli przybyć z odsieczą, ponieważ sami mieli pełne ręce roboty. Byli pierwsi ranni, którym należało udzielić pomocy, ale to nawet nie ostudziło młodych ludzi z Wrocławia, którzy agresywnie zachowywali się do końca. Policja przez pewien czas zmuszona była
cofnąć się do tunelu. To także służyło do przegrupowania sił. Tak wyglądały ławki Stadionu Śląskiego. A to chyba najbardziej dramatyczny moment. Policja spychana coraz wyżej ku koronie stadionu zostanie za moment z tego sektora po prostu wyparta. To spowodowało, że w tym kierunku udała się grupa antyterrorystyczna, uprzedzam nieco wypadki, że zjawił się oddział policji z tarczami, bo przecież nie można było tego sektora tak pozostawić. A zachowanie tych wyrazków na pewno długo pozostanie w pamięci spokojnych kibiców obserwujących mecz na stadionie Śląskim. To sektor angielski, mimo że używali nazwy oficjalnych chuligani, zachowywali się bardzo potulnie. Chyba nie spodziewali się takiego przyjęcia w Polsce. Ich w pewnym momencie już nikt nie atakował, kibice rozgrywali walkę między sobą. Przypomnijmy, była już jedna ofiara śmiertelna, kilkanaście osób poszkodowanych, a to odzyskanie sektora 20 i 19 przez policję i oddział antyterrorystyczny. W efekcie zaś na Stadionie Śląskim kilkunastu policjantów przebywa w szpitalu. Zniszczono kilka autobusów, zniszczono kilka innych środków lokomocji, a tego rodzaju scenek widzieliśmy bardzo dużo. Wydaje się, że policja musi zwrócić się o pomoc do społeczeństwa, do odpowiednich instytucji, aby zakupiono jej odpowiedni sprzęt. Należy udać się na szkolenie, aby uniknąć tego rodzaju dramatycznych obrazków. Udzielano doraźnej pomocy, a wandale w tym czasie niszczyli ławki atakowali policję. To już rozgrywka na sektorze centralnym pod lożą honorową. Myślę, że dla oficjeli oglądających to widowisko to także był materiał do przemyślenia. Mecz z Anglią zremisowaliśmy, natomiast Stadion Śląski nadaje się do ponownego remontu. Taka jest cena, ale czy widowiska sportowe...